Z jakiej okazji gromadzimy się dzisiaj właśnie w tym miejscu? Dzisiejsze spotkanie to jubileuszowa 15. już edycja konkursu Mistrz Rachunkowości. A ile szkół wzięło udział w tegorocznej edycji? W tym roku 11 szkół przysłało swoją reprezentację, ale co roku to jest około 20. A dzięki komu zostało to wszystko zorganizowane? No oczywiście ekonomik, mówiąc najogólniej, ale tak naprawdę pomysłodawcą tego konkursu jest pani Maria Hołuj, nauczyciel uczący w naszej szkole dzisiaj i to jest jej pomysł tak naprawdę dopracowywany przez całe lata. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie takiego właśnie konkursu? Chyba potrzeba chwili. W tamtych czasach, jeszcze jak pracowałam tu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, nie było konkursów. Ta ilość konkursów, która była w ofercie w Polsce, to była ograniczona. W związku z powyższym doszłam oczywiście z poprzednim dyrektorem Andrzejem Majcherkiem, za jego zgodą, akceptacją i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i Stowarzyszenia Księgowych, że jest taka potrzeba. A celem? Poszerzenie wiadomości, umiejętności z zakresu rachunkowości, przedtem finansów, a poza tym to jest taka forma rywalizacji i udział już jest sukcesem, nie mówiąc o tym, że ci najlepsi dostają bardzo cenne nagrody ufundowane przez tych wszystkich partnerów, które wymieniłam. W jaki sposób KPSW współuczestniczy w tym konkursie? No przede wszystkim nauczyciele rachunkowości w naszej szkole przygotowują zestawy zadań, które są właśnie przez uczniów rozwiązywane. Szkoła również przygotowuje do dyplomy wyróżnienia dla studentów i rektor funduje indeks dla zwycięzcy konkursu na studiach stacjonarnych. Jesteś organizatorem tego konkursu. Czy sądzisz, że są one potrzebne? Sądzę, że są potrzebne, ponieważ takie konkursy łączą wszystkie szkoły w regionie. Pomagają zobaczyć, kto jest najlepszy i sądzę, że wszyscy, którzy są tutaj zjednoczeni, przyszli w jednym celu, żeby tylko wygrać ten konkurs i pokazać, kto jest najlepszym z mistrza rachunkowości. No, dlatego powstał ten konkurs. Jesteśmy organizatorami tego konkursu. No i byle tak dalej, żeby młodzież się kształciła i żeby było jak najlepiej. Czy twoje plany na przyszłość są związane z rachunkowością? Tak, po szkole planuję pójść na WSB, na kierunek finanse i rachunkowość i zostać na przykład księgową. Tak, mam zamiar studiować rachunkowość lub ekonomię. A twoje? Ja też mam zamiar iść na WSB na finanse i rachunkowości i mam nadzieję, że zasiądę w rządzie i będę ministrem finansów. Jak myślisz, kto wygra tegoroczną edycję konkursu? Mam nadzieję, że tegoroczną edycję konkursu wygram ja albo jedna z moich koleżanek, a jeżeli chodzi o rywalizację zespołową, mam nadzieję, że my wygramy. Tą edycję konkursu wygra najlepszy, czyli raczej my. A z jakiej szkoły jesteście? ZSEH Żnin. A długo przygotowywałaś się do tego konkursu? Do konkursu nie. Tak przygotowałam się tydzień. A czy sądzisz, że tego typu konkursy są potrzebne? Myślę, że tak, bo pozwalają nam się bardziej rozwinąć niż na lekcjach, tak poza. Jak poszedł ci konkurs? Konkurs, mam nadzieję, poszedł dobrze. Co się okaże. Zależy od wyników całej reszty. Więc teoretycznie mój wynik mógł być lepszy od innych, więc mam jakieś szanse na razie. Czyli liczysz na jakieś miejsce? No, mogę trochę liczyć, ale wątpię, żeby coś było. Jak wam poszedł konkurs? No nie za dobrze, chyba. Dlaczego? Myślałam, że pójdzie lepiej. No, mogło być lepiej. A tobie? No też, mogło być lepiej. Jesteście zwycięzcami kolejnej edycji tego konkursu. Jak to robicie, że wasza szkoła wygrywa praktycznie co roku? Myślę, że przyczynia się do tego kadra nauczycielska, nasze nauczyciele, którzy nas uczą zawodów rachunkowych. No i nasza dyscyplina. A jak się czujecie z wygraną? Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. No, ale praca była... Bardzo pracowaliśmy na to, nie? Się staraliśmy, żeby to zdobyć. No. A jak się czujecie z wygraną? No, na początku nie wierzyliśmy naprawdę, że wygramy, no a na końcu jednak udało się. Wygraliśmy.